wyborach. Oczywiście będziemy aktywnie w tej kampanii uczestniczyć. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza konferencja ma za zadanie, jakby inauguruje ogólnopolską kampanię tutaj w Grudziądzu. W związku z tym siłą rzeczy nie będziemy mówili o rzeczach lokalnych, o których wielokrotnie mówiliśmy, kiedy pan poseł tutaj do nas przyjeżdżał, ale muszę powiedzieć, że te nadchodzące miesiące również na tym lokalnym rynku zapowiadają się bardzo gorąco. Już za tydzień zwoływana jest kolejna nadzwyczajna sesja, na której mają zostać podjęte kuriozalne zupełnie uchwały szkodzące temu miastu, wprowadzające chaos w sferę funkcjonowania spółek komunalnych i tak dalej, i temu również w pewnej perspektywie musimy przeciwdziałać i starać się położyć kres. Wszystko to jest w zasięgu naszych możliwości, naszych jako radnych, jako mieszkańców Grudziądza, ale wiadomo, że warunkiem, który pomoże nam w spełnieniu tych naszych pragnień dotyczących naszego miasta, warunkiem koniecznym jest uporządkowanie spraw w naszej ojczyźnie. I to, miejmy nadzieję, stanie się podczas nadchodzących wyborów. I korzystając, rozpoczynamy nową kampanię przed nowymi wyborami, chciałbym jednocześnie w tym momencie podziękować za te 4 lata doskonałej, uważam, współpracy z panem posłem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Był to poseł, przez te 4 lata, który na co dzień interesował się naszymi sprawami, który na każde zaproszenie przyjeżdżał, który na każdą interwencję, o którą prosiliśmy, podejmował, i życzmy sobie, aby w kolejnej kadencji również pan poseł reprezentował nasze województwo, ale również mieszkańców naszego miasta. Oczywiście rozpoczynamy kolejną batalię w ramach wyborów samorządowych. Natomiast ja chcę państwa zapewnić, że nie tylko my jako radni, ale także i członkowie PiS-u, i sympatycy PiS-u, i członkowie stowarzyszenia, i sympatycy Stowarzyszenia Rubla Grudziądza, zamierzamy wszyscy angażować się w te wybory parlamentarne, angażować się, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica odniosła sukces. Mamy nadzieję także, proszę państwa, i to jest dla nas bardzo ważne, aby poprawić wynik w naszym okręgu wyborczym. Zrobimy wszystko, aby to było więcej niż 4 mandaty. Mamy nadzieję, że wywalczymy 5, a może i 6. I tak naprawdę to jest dla nas, jako też mieszkańców Grudziądza, mieszkańców tego okręgu wyborczego numer 5, aby zrobić wszystko, aby te wybory zakończyły się sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców Grudziądza będzie tym razem popierało Prawo i Sprawiedliwość, widząc, co się dzieje w naszym mieście, widząc, jak wyglądają rządy Platformy Obywatelskiej i do czego to tak naprawdę zmierza. Dlatego zachęcamy państwa przede wszystkim do wzięcia udziału w wyborach samorządowych, a po drugie, by państwo oddali głos na listę Prawa i Sprawiedliwości. Damy radę i w tych wyborach damy radę naprawić naszą ojczyznę. I myślę, że wszyscy wzniesiemy rękę w geście solidarności. Damy radę.